Ponownie Cię witamy, Danusiu. Tym razem w tym naszym ogródku, który posadziliśmy, wyrosły rośliny. No i teraz nam po kolei powiedz, co z tymi roślinami trzeba robić. Czy tylko i wyłącznie nam muszą tak wyrosnąć, że cały ogródek będzie zarośnięty, czy po drodze coś trzeba z nimi zrobić? To znaczy, może zacznijmy tak po kolei. Zacznijmy od tej forzycji, która nam już zakwitła na wiosnę. Z niej zbieramy kwiatki pierwsze, suszymy w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze 40 stopni. To jest bardzo ważne. A jak uzyskać temperaturę 40 stopni? To znaczy, można sobie nastawić piekarnik z termoobiegiem. Nastawisz sobie w ten sposób lub gdzieś w jakimś pomieszczeniu ciemnym, przewiewnym. No tam nie uzyskasz wyższej temperatury. A, czyli do 40 stopni. Do 40 nie uzyskasz, bo wtedy te wszystkie składniki tam zostają. I to nam zostanie na zimę, do słoiczków ładnie zapakować i będzie na herbatkę. A również można pączki, jeżeli to pani będzie miała ochotę, to może zastosować do robienia kremu. Pączki forzycji. Aha, a co jest najważniejsze, że wszystkie zioła zbieramy nigdy nie po deszczu. One muszą być suche, a najlepiej między 11 i 13 godziną. Wtedy jest najwięcej składników w tych roślinkach. I jak jest słonecznie, to też jest bardzo ważne. I ścinamy gdzieś już w czerwcu, maju. Już możemy ścinać nasz tymianek przed zakwitnięciem. Melisę, tymianek, szałwie. Co tam żeśmy jeszcze mieli z tych roślinek? I hyzop, który rośnie kowino rośli. Teraz powiedz mi jedną rzecz. Tak? W związku z tym, że te rośliny wymieniłaś, czy tylko czerwiec jest miesiącem? Czy nie, tylko ja tak po prostu sukcesywnie chcę to pokazać, w jaki sposób zaczynamy. Że już w czerwcu, czy to znaczy jak one już urosną na tak gdzieś 20 cm, obcinamy, bo one nam jeszcze odbiją. My możemy 3 razy nawet w ciągu roku zebrać te roślinki. I zawsze pamiętamy o tym, żeby było tak. Słoneczko, 11-13, tak. A czy jeszcze księżyc jakoś nam na to wpływa? To znaczy, jeżeli byśmy według kalendarza biodynamicznego lub księżycowego, tak samo można. Zawsze księżyc, lepiej jest cokolwiek robić, jak przybywa. Czyli do pełni. Dobrze. To już nam kalendarz pokazał, co mamy robić. No to teraz następna partia. Mamy arcydzięgiel, ruta. Rutę też zbieramy przed zakwitnięciem. To też jest ważne. A arcydzięgiel to już jest w ogóle ciekawa roślina, bo przy arcydzięglu, tak jak przy żywokoście, będziemy różne części tej roślinki zbierać. Arcydzięgiel i żywokość zbieramy, jeżeli chcemy korzeń, zbieramy na jesień, czyli jak dana roślinka, wszystkie rośliny, które zbieramy korzeń, zbieramy na jesień lub wczesną wiosną. Wykopujemy korzeń, dlatego że w tym korzeniu jest najwięcej składników, bo wszystko to, co było w tej roślince, od kwiatka w dół zeszło, te wszystkie składniki. I wtedy tylko korzeń. Powiedz mi jedną rzecz, jeśli my wykopiemy ten arcydzięgiel i żywokost, to już go nie będziemy mieli. Czy dzielimy kawałki, czy tego znaczy, jest dużo? To znaczy zawsze nam zostanie gdzieś jakiś kawałek. Aha. Także tutaj nie ma się co martwić lub się zasieje. Arcydzięgiel, jeżeli nie zetniemy kwiatu, to on się nam nasieje. I teraz arcydzięgla również wykorzystujemy ogonki liściowe do kandyzacji. Czyli możemy sobie zrobić pyszne na tort, pyszną rzecz, z kandyzowanych ogonków arcydzięgla. Również możemy z arcydzięgla zrobić syrop pyszny, winko, bardzo dużo różnych rzeczy. A i arcydzięgiel, najpierw zbieramy liście, a na jesień korzeń. Dobrze. A żywokost również wykorzystujemy liście i kwiat w czasie wzrostu, a korzeń na jesień. Czyli że z tej roślinki możemy wszystko użyć. Mówiliśmy o winorośli i o bzie lilaku.
A bez lila, który nam zakwitnie w maju, to zrywam. Oczywiście ktoś może zapytać, jaki kolor, czy ma znaczenie, bo w różnych kolorach kwitną. Nie ma żadnego znaczenia, czy to jest fioletowy, czy biały, czy żółty, bo już są bzy w kolorze żółtym. Zbieramy kwiatki, weźmiemy czysty, wyparzony słoik i do tego słoika te kwiatuszki dajemy. I z tego możemy zrobić sobie pyszną herbatkę. Lub możemy zalać, robić nalewkę z kwiatów i później wykorzystywać do leczenia wątroby. Listki, nasiona, tu jest wszystko użyteczne. No to i pachnie nam przede wszystkim. No to rzeczywiście wspaniała roślina. A co z tym winogronem, tą winoroślą naszą? No winorośl nam owocuje. Ale jeszcze przy winorośli jest ważne, żeby nie miała za dużo listków. Żeby te owoce nam dorosły. I tutaj jest też fajna sprawa, że możemy sobie zrobić syrop z liści winorośli, który zawiera bardzo dużo witaminy C. Czyli żeby nie wyrzucać liści, które nam przeszkadzają właściwie, żeby te owoce nam ładne urosły, to liść wykorzystamy na syropek. Kolejny bardzo znany i ładny kwiatek, lawenda. Czy tylko kwiatek, czy coś więcej? I z lawendy właściwie kwiatek i listek możemy. Zresztą lawenda musi być przycięta. Przychodzi jesień, to lawendy trzeba przyciąć. Więc nic si nie zrobimy złego, że ją przytniemy, a z kolei wykorzystamy, tak jak tutaj jest właśnie lawenda. Możemy zasuszyć kwiatki, możemy zrobić sobie super syrop lawendowy. Czyli do słoiczka z cukrem damy tylko listków z lawendy. I po 2 tygodniach nam już pachnie lawendą. Syropy się robi, no całą masę z lawendy. No i jest ozdobą. Mhm. Wspominałaś jeszcze o wiciokrzewie. Wiciokrzew to jest typowe na herbatkę. Te kwiatuszki, tak jak forzycji, podobnie zbieramy. I kiedy? Ona właściwie kwitnie. Cały czas ona kwitnie do... Zerwiesz kwiatek, ona znów puszcza. Pączek, właściwie do jesieni, tak, i nic nie zrobimy złego. Możemy sobie, tylko żeby zachować to, żeby były suche te kwiatuszki, jak świeci słońce. Wspominałaś tak samo o lubczyku, a ten lubczyk to tylko przyprawa, czy coś więcej? No, lubczyk to może być afrodyzjak. No, wszyscy o tym wiedzą. No. Ale z lubczyka również, to znaczy myślę, że to byłby temat, osobny na temat octów, które możemy sobie robić, jak te octy wykonywać. A z lubczyka jest przepiękny kolor octu. Ciekawy kolor. No i można zamiast, nie mamy na przykład listku w tym momencie, możemy ten ocet wykorzystać. O tym smaku lubczyku. Tu jeszcze mamy te odstraszacze, czyli wrotycz i kocimiętka. Kiedy to zbieramy, jak to, co znaczy, z tym możemy zrobić? Wrotycz, jeżeli potrzebujemy, to już możemy herbatkę sobie zrobić jak z listków wrotyczu, a kwiatki zbieramy na jesień. I kwiatki jest tutaj ważne, żeby zbierać, żeby nie zbrązowiały, czyli nie przekwitły. I tutaj trzeba naprawdę suszyć szybko, bo te kwiatki no, lubią czasem pleś mieć, jak ją nie wysuszysz dobrze. Ale tutaj wrotycz wykorzystujemy. Z wrotyczu możemy robić nalewki, maści na trudno gojące się rany. Bardzo, bardzo dużo zastosowań ma wrotycz. No i przede wszystkim nam kleszcze odstrasza. Tak jak kocimiętka. A kocimiętkę ścinamy przed zakwitnięciem. No i suszyć. Ile razy w roku? No 2 razy spokojnie. Zależy jak nam będzie rosła. No, na początku to są małe sadzonki. Jak się rozrośnie, to w 2 roku rewelacja. Rośnie bez problemu. I jeszcze nam został ten skrzyp i krwawnik i pokrzywa, które załóżmy mamy blisko, a może nam urosły. No, czyli sobie trzeba wybrać się na spacerek. Pokrzywa jest najlepsza do zbioru w maju. Ma najwięcej składników. Ale również możemy pokrzywę wykorzystać, pączki pokrzywy, czyli teraz już wychodzą z ziemi i już to można wykorzystać. I też się robi maceraty, syropy, no i oczywiście świeżą pokrzywę, sok uzyskać. Świeżą, całą pokrzywę zrywamy, czy kawałki pokrzywy? Listki
Właściwie 10 od wierzchołka, 10 centymetrów jest najlepsza. Najwięcej składników. A jak już jest taka stara i ta zdrewniała, to wtedy też ją zrywamy, czy To nie? znaczy wtedy lepiej ją zostawić na nasionka. A i z nasion możemy sobie zrobić sól pokrzywową. I będziemy mieć cały rok pokrzywy. Tą sól pokrzywową możemy wykorzystywać właśnie w zimie. Posypać na chleb, no w ogóle do wszystkiego. I można zrobić sobie świetne winko pokrzywowe też. A skrzyp i krwawnik? Skrzyp i krwawnik. No krwawnik na przykład zbieramy i kwiat, i sam liść. I od wczesnej wiosny już możemy sobie sałatki robić z krwawnika. Pokroić, wrzucić na chleb z masłem lub sałatki robić wiosenne. A kwiat, z kwiatu możemy robić maści, nalewki. Bardzo dużo. Kwiat kiedy zbieramy? Kwiat zbieramy jak już jest rozwinięty. I też w tym czasie, jak te wszystkie, zachowując, żeby świeciło słoneczko, były suche kwiatki. Bardzo długo zresztą kwitnie krwawnik. Nawet do zimy na polach można zrywać. Bardzo, bardzo dużo zastosowań. I jeszcze nam został ten nasz skrzyp. Skrzyp. A w skrzypie właśnie ktoś, kto ma problemy z osteoporozą, można stosować skrzyp. I tylko w skrzyp tutaj, żeby używać, musi być gotowany co najmniej 40 minut, żeby nam wytrąciła się ta krzemionka, która jest właśnie w skrzypie, która właśnie leczy. Również ktoś, kto idzie na operację, powinien sobie pić przed operacją dużo krwawnika. To nam też bardzo pomoże znieść tą operację i oczyszcza nam ten organizm. Skrzyp również stosujemy do płukanek na włosy. No bardzo dużo wszystkie te roślinki mają zastosowanie. Już wiemy, jak te roślinki urosły, kiedy je zebraliśmy. Tak? Pamiętajmy o tej zasadzie 11, 13 słoneczko, tak. Kiedy księżyc nam wzrasta. Tak. I na dobrą sprawę, to niektóre praktycznie przez cały okres wegetacji, a niektóre tylko w odpowiednich momentach. Tak. Ale to już mamy omówione, a co za cuda zrobimy, to już w następnym odcinku nam opowiesz, tak? Tak. Zapraszam. Czyli do zobaczenia do następnego odcinka.